Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Program oglądasz dzięki Galerii Tarnowia. Dzień dobry Państwu, z Tarnowa TV, Lidia Jaźwińska. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek, tym razem prosto z Afryki. Moim gościem właśnie w Afryce jest misjonarz, ksiądz Paweł Jakob. Witam księdza bardzo serdecznie. Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. A w studio moimi gośćmi są znana Państwu z akcji Pomagam, bo chcę, Kasia Nawrocka oraz ksiądz Dominik Palki. Witam Was serdecznie. Witamy. Witam serdecznie. Proszę księdza, piękna sprawa, jaką są misje. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Jak to się stało, że ksiądz właśnie trafił na misję i to właśnie do Afryki? Pochodzę z bardzo małej miejscowości z południa Polski. Dokładnie spod samych Gorców, z kamienicy. Tam też rozpoczęła się moja przygoda odnośnie powołania kapłańskiego. Jeśli chodzi o same misje, o stricte wezwanie, które podjąłem, to mi się wydaje, że nasze zgromadzenie księży misjonarzy ma charyzmat właśnie pracę na misjach. I po słowie księdza wizytatora, już ubiegłego, księdza Kryspina Banko, który na początku nas zachęcił, żeby kilka lat popracować w Polsce, po 4 latach przyszła myśl o pracy na misjach. A dlaczego Benin, dlaczego to państwo? Odpowiem bardzo prosto, ponieważ była potrzeba trzeciego księdza właśnie tutaj do posługi w nowo otwartej parafii, więc znalazłem się tutaj na misji w biuro. Jak wygląda ewangelizacja w kraju o innej kulturze, w innej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, ale też i społecznej? Ewangelizacja jest pierwszym i podstawowym naszym zadaniem, jako tutaj misjonarzy posługujących. Trzeba z tą ludnością na początku nawiązać kontakt, czyli bardzo prosto do nich docierać, bardzo prosto do nich mówić. Oni są ludźmi bardzo radosnymi, lubią słuchać. Nie wiem, czy lubią robić, bo jeszcze tego nie zauważyłem, ale są to ludzie, którzy bardzo prosto też wyrażają swoje emocje. Więc do nich bardzo prosto dociera się poprzez emocje. Dlatego nasza praca skupia się przede wszystkim na odprawianiu mszy świętych, katechizacji po wioskach, wspólnych modlitwach z dziećmi, także spotkaniem z młodzieżą, organizowane adoracje, ale także różne wyjazdy, czy my dzieci z Madebu, czy młodzieci, a także dwie pielgrzymki diecezjalne. Czy może ksiądz powiedzieć coś o kościele, o tym, jak odbywają się właśnie tam uroczystości, w tym również uroczystości no, tych innych wyznań? Jaka jest różnica? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że jesteśmy na terenie, gdzie chrześcijaństwo stanowi około 20%. Tak naprawdę jesteśmy gośćmi tutaj. Trochę inaczej sytuacja przedstawia się
na południu Beninu, gdzie to chrześcijaństwo dotarło 160 lat temu, czyli dość długo, dość dawno temu właśnie, w taki sposób mogę powiedzieć. Tam ten kościół i te struktury działają bardzo prężnie. Tutaj ludzie przekonują się do kościoła. Czy jesteśmy na etapie głoszenia ewangelii, także docierania do nich, opowiadania o Chrystusie, tak naprawdę o tym wszystkim, co się nazywa początki ewangelizacji, głoszenie pierwotne kościoła. Jeśli chodzi o sam kościół, jak ten kościół? Kościół jest bardzo żywy, nie? Oni przychodzą bardzo, można powiedzieć, bardzo licznie na msze święte, na uroczystości, na celebracje i w ten sposób tak samo to przeżywają. Czy nie ma konfliktów między tymi, którzy są chrześcijanami, a tymi, którzy są innego wyznania? Nie są zauważalne konflikty. Żyjemy tutaj w pokoju, w zgodzie, głównie z muzułmanami. No niestety jest tak, że na tym terenie bardzo dużo sekt posługuje i dociera do tej ludzkości, więc nie mamy pewności, czy te osoby, które są w kościele katolickim, również nie mają powiązania z jakimiś sektami. To jest bardzo ciężko stwierdzić. Na tyle, co możemy zrobić, to docieramy do nich i tłumaczymy im, że jeśli są chrześcijanami, to powinni być chrześcijanami, a nie powinni w żadnych sektach czy w związkach fetyszowych uczestniczyć. Misja dla mnie jest wyzwaniem, w którym także sam muszę ze swoimi słabościami się najpierw zmierzyć, ale także próbuję za wszelką cenę dotrzeć do tych ludzi, którzy są tutaj. To jest całkiem inna kultura, to jest całkiem inna tradycja, całkiem inne zwyczaje, dlatego nie jest tak łatwo do nich docierać, ale próbujemy w różny sposób ich przyciągać i do kościoła, i do wiary, w bardzo taki prosty sposób, jak właśnie pomóc im w organizowaniu różnych uroczystości, różnych modlitw, także celebracji Mszy Świętej. Czym dla księdza jest misja jako duchownego, ale przede wszystkim jako człowieka? Damy księdzu Pawłowi odpocząć sekundę, dziękuję a zwrócę. Chce się do księdza Dominika. Słyszy ksiądz to, co mówi ksiądz Paweł
o tych wyzwaniach no jego jako misjonarza. To wróćmy na grunt nasz tutaj. Jak to jest u nas, w naszym kościele? Czy to też takie ogromne wyzwania na dziś? Wydaje mi się, że punktem wyjścia są wyzwania ogólnie i jeżeli chodzi o wyzwania związane z wiarą, to one są po prostu różne, ale one są. Tam, jak tutaj ksiądz Paweł mówił, właśnie to jest taka ta podstawowa kwestia tego poznania Pana Jezusa. U nas można powiedzieć, że jest inna forma ewangelizacji, jakby już jesteśmy na innym etapie. I to, co mi się często podoba w kościele pierwotnym, to jest to, że ksiądz, ten posługujący, tak jak apostołowie, to jest ten etap, kiedy on daje z siebie najwięcej. Na tym etapie, na którym my jesteśmy w Europie, czy też tutaj w Polsce chociażby, jest już etap taki, w którym to wierni włączają się, to oni dają Kościołowi, jakby tą wspólnotę tworząc. I to jest taka różnica, którą trzeba docenić i bym powiedział, te wyzwania też trzeba im sprostać, że to już nie my decydujemy, tylko ta wspólnota się tworzy tutaj jakby w zależności od tego, jakie są potrzeby tutaj wiernych. Tutaj w tym wypadku pewnie warto słuchać zawsze głosu tych, którzy mają te potrzeby, którzy konkretnie nakreślają. W wypadku pewnie tego kościoła pierwotnego jest to jakby zapoczątkowanie tej idei, która jest podążaniem za Chrystusem bezpośrednio. Obecnie pracujecie w trudnym okresie. Pandemia również dotarła do Was. Jak zmieniła się właśnie księdza praca? Czy są jakieś widoczne różnice między tym, co było przed pandemią, a co jest teraz w czasie pandemii? Nie mogę stwierdzić, żebyśmy na przykład mogli odczuć mniej osób na mszy świętych, czy na spotkaniach, czy na katechezie. Z tym nie ma problemu. Oczywiście z powodu pandemii musimy przestrzegać trzech rzeczy. Ksiądz i wierni muszą uczestniczyć w mszy świętej w maseczkach od początku do końca, bez względu na to, czy to jest ksiądz, czy nie. Trzeba przed wejściem do świątyni umyć ręce, dokładnie, a w świątyni zachować dystans. I bywa tak, że policja w niedzielę przyjedzie na misję po to, żeby zrobić zdjęcia w kościele, czy ten dystans jest zachowany, czy ludzie mają maski. Wiem, że ksiądz bardzo dużo robi w zakresie pomocy edukacyjnej. To teraz wejdziemy w ten wątek. No właśnie, budowa szkoły. Może coś o tym ksiądz opowie. Panie Lidiu, czy robię bardzo dużo? To bym tutaj tego słowa nie używał. Staram się coś robić, żeby się nie nudzić. Ale rozmawiając przed wyjazdem na misję z moim kolegą, który pracował tutaj już 2 lata, on wspominał, że jest bardzo duża potrzeba edukacji młodego pokolenia. Niestety szkoły tutaj prowadzone przez państwo nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować za każdym razem. Dlatego biskup apelował o budowę szkół katolickich. Jeśli taką szkołę można stworzyć na terenie parafii, bardzo, można powiedzieć, mamy zapewnienie, że ta szkoła będzie dobrze funkcjonować, bo ta szkoła zależy od parafii. Więc i nauczyciel, który też pracuje, właśnie pracuje na rzecz parafii. Więc tak jest nasza idea tutaj, budowy tej szkoły katolickiej w Biro. Na filmie widać tą ogromną spontaniczność
tych dzieci, ich śpiew. No właśnie, jak to jest w rzeczywistości? Kto uczy dzieci? Mi się wydaje, że my uczymy dzieci takich prostych rzeczy jak modlitwy, Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Natomiast dzieci uczą nas radości, spontaniczności i niesamowitej otwartości. To jest taka, można powiedzieć, obopólna wymiana. Więc jedna i druga strona korzysta. Proszę powiedzieć, czy każde dziecko może się uczyć, ma taką szansę? I jak same dzieci podchodzą właśnie do nauki? Powiem tak, każde dziecko powinno się uczyć, bo taki system jest w państwie przyjęty. Niestety z powodu problemów finansowych w rodzinach, jeśli na przykład jest 7-8 dzieci, wybiera się troje, czwórkę dzieci, które się uczą. Reszta niestety pracuje finalnie w polu, czy w domu, czy po prostu sprzedaje coś na marszy, czyli na tak zwanym rynku. I tak to wygląda w praktyce. A jak miejscowa ludność postrzega Was jako misjonarzy? Mi się wydaje, że to pytanie, Panie Lidiu, można by było właśnie usłyszeć z tej drugiej strony. Bardzo pozytywnie są do nas nastawieni, z wielką wdzięcznością i to okazują na każdym miejscu, w każdym czasie. Mi się wydaje, że także chęć współpracy z nami jest odczuwalna za każdym razem. Widziałaś na filmie, jak zachowują się dzieci w szkole, tam, jaka jest spontaniczność, słyszałaś ich śpiew. Czy w dwóch zdaniach możesz porównać, jak to jest u nas? Co możesz powiedzieć o polskiej szkole w porównaniu z tamtą? Tak, polska szkoła no, zdecydowanie różni się od tej szkoły tutaj właśnie afrykańskiej, gdzie uczą się dzieci w Biro. Porównując naszą tutaj szkołę, no, powiem tak, że no, pod każdym względem takim, jeżeli chodzi o edukację, dzieci mają dostęp, prawda, do wiedzy. Jest szereg podręczników, jest szereg literatury, z której dzieci mogą korzystać, czy dostęp do internetu, do tablic multimedialnych. No tego niestety tutaj w Afryce nie ma, dzieci nie mają do tego dostępu, ale z filmiku, który przesłał właśnie ksiądz Paweł, który oglądałam, sama ta radość dzieci, jak one mogą pójść do tej szkoły i usiąść w tych ławkach i jak pani właśnie nauczycielka przekazuje im tą wiedzę, jak one podchodzą do tablicy i odpowiadają, no naprawdę jest czymś niesamowitym i no właśnie tej takiej radości, ja sama zazdroszę tej szkole takiej afrykańskiej i takiej właśnie spontaniczności, takiej prawdziwości. To ja Ci życzę, abyś jako nauczyciel tej radości i spontaniczności swoich uczniów doczekała się każdego dnia. I wracamy do księdza Pawła. Działalność misyjna to ogromne wyzwanie. A jak każde wyzwanie, wiadomo, ma swoje blaski i cienie. No proszę o komentarz właśnie do tych blasków i cieni. Co jest blaskiem, a co cieniem? No może zacznę najpierw od tych blasków, które są. To jest to, że przychodzą na parafię. Są bardzo zainteresowani naszym życiem. Co tak naprawdę dzieje się też w Polsce. Skąd przychodzimy. Skąd przybywamy do nich. I mi się wydaje, że to uczestnictwo w celebracjach to jest taką odpowiedzią pozytywną właśnie, takimi blaskami, które nam dają niesamowitą radość. Bardzo wielkim także dla misjonarza potwierdzeniem tej jego pracy jest to, że bardzo dużo osób chce przyjąć sakramenty, chce żyć w tych sakramentach. Tak na przykład jak chrzest, małżeństwo, czy właśnie przygotowanie do przyjęcia sakramentu, bierzmowania, tak jak to dzisiaj będzie w parafii Świętej Rodziny w Tarnowie u księdza Dominika. Jeśli chodzi o cienie, to mi się wydaje, że tutaj ludzie stoją przed dylematem właśnie wyboru pomiędzy religią. I bardzo mocno sprawdzają, która ta religia jest tak naprawdę religią prawdziwą.
czy to są muzułmanie, czy to są ewangeliści Dnia Siódmego, adwentyści Dnia Siódmego, czy są to sekty, właśnie, czy jest to Kościół katolicki. Więc do takiej cieni zaliczyłbym bardziej to, że nie mamy pewności, czy to, co głosimy, tak naprawdę w 100% do nich dociera. To są takie cienie, które misjonarze, mi się wydaje, przeżywają. Będąc w Afryce, czy tęskni ksiądz za ojczyzną, za rodziną? Mi się wydaje, że bardzo. Zwłaszcza tęsknimy wtedy, gdy właśnie w Polsce przeżywają różne uroczystości, święta, a na przykład te święta to trochę tutaj inaczej spędzamy. Nie ma drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, jak Szczepana. I także nie ma drugiego dnia świąt Wielkiej Nocy, tak jak Śmigus Dyngus. Więc takie typowe polskie tradycje, to właśnie to jest ten brak, który odczuwamy. Na przykład nie ma poświęcenia także pokarmów, więc musimy sobie sami to zorganizować, żeby przeżywać tak, jak w Polsce przeżywamy. Ja tutaj za sobą, za swoimi plecami mam flagę polską, więc za każdym razem, gdy wchodzę do Polski, czuję się u siebie, bo patrzę na flagę i jestem w Polsce. I to jest piękne. Proszę księdza, a czy ksiądz jest sam tam, czy jest jeszcze ktoś z Polski, ktoś z misjonarzy, misjonarek? Pracujemy we trzech. Na miejscu jest ksiądz Stanisław, ksiądz proboszcz, ksiądz Kuba, który rozpoczął misję 2 lata wcześniej ode mnie i ja jako najmłodszy. Ale już też z doświadczeniem. Proszę księdza, jak możemy my pomóc wam tam na misjach? W jaki sposób? Przede wszystkim właśnie dziękuję za ten program i państwu, którzy jesteście w studiu i państwu, którzy jesteście przy kamerach, bo to jest, można powiedzieć, to, co najbardziej i najszybciej dociera do was, czyli możliwość zaznajomienia się z pracą i z posługą tutaj na misjach, na właśnie polskich misjonarzy. Dziękuję także za życzliwość, którą okazujecie właśnie w stronę misji. Jak możecie pomóc? Przede wszystkim modlitwą, ale także jeśli ktoś ma ochotę na przykład pomóc nas finansowo, można to uczynić. Każdy wasz datek, każda wasza pomoc finansowa zostanie przekazana na budowę tej szkoły. Rozpoczęliśmy budowę drugiego budynku 6-klasowego, który również potrzebuje dużego nakładu finansowego. I już dużo udało się z Polski uzyskać, ale jeszcze jednak trochę zabraknie, abyśmy mogli całość skończyć, więc jeśli ktoś tylko ma taką ochotę i będzie pragnął nas wesprzeć, jak najbardziej będziemy wdzięczni za tą pomoc. Kasia już rozpoczęła pewne działania, ale sama o tym opowie. Proszę, Kasia. Tak, rzeczywiście. Kilka tygodni temu zrodził się właśnie taki pomysł, aby zorganizować właśnie dla dzieci mieszkających w Biro taką zbiórkę artykułów szkolnych. Miała ona na celu pomóc w zaopatrzeniu właśnie dzieci w przybory szkolne, w jakieś rzeczy na przykład do kolorowania, prawda, mazaki, pisaki, ołówki i coś słodkiego. Ale na tym nie poprzestaniemy, bowiem niedawno też właśnie w rozmowie z panią Lidzią i jeszcze z kilkoma innymi osobami zrodził się taki pomysł, aby właśnie wspomóc finansowo powstający właśnie drugi budynek szkoły właśnie w Biro w Afryce, gdzie posługują nasi polscy księża misjonarze właśnie Zgromadzenia Świętego Wincentego a Paulo. I wymyśliliśmy, aby założyć taką zrzutkę.pl. Celem tej zrzutki jest zebranie takich środków finansowych, które posłużą właśnie na dokończenie budowy właśnie tego drugiego budynku szkoły. Co mam na myśli dokończenie budowy, czyli wymalowanie tego budynku szkoły, wyposażenie oczywiście dzieci w odpowiednie środki do nauki, w podręczniki, no, których jest tam rzeczywiście deficyt.
celem przede wszystkim tej akcji jest to, aby dzieci po prostu poczuły, że ktoś gdzieś tam o nich pamięta. I też takie uwrażliwienie, prawda, innych ludzi też na potrzeby właśnie dzieci, które pragną naprawdę się tam kształcić, rozwijać i uczyć. I po prostu, żebyśmy im mogli w tym pomóc, więc serdecznie zachęcam wszystkich. I dodajmy, że obie te akcje są pod patronatem Starnowa TV. Oczywiście, Starnowa TV. Wiemy już, że będziemy wspierać finansowo, ale myślę, proszę księdza, że będziemy wspierać również i duchowo całą misję. Punktem wyjścia jest tak, co słyszeliśmy, prosił ksiądz Paweł przede wszystkim o modlitwę, o takie wsparcie duchowe, które pewnie czasami w tych trudnościach jest najistotniejsze, żeby właśnie nie pozostawić tego samego celu, ale żeby go cały czas realizować, i to jest pewnie punkt wyjścia. I tutaj nieraz zachęcam do modlitwy, czy też z młodzieżą modlimy się w różnych intencjach. Jest to zawsze też intencje misjonarzy, tych, którzy pracują na misjach. Ja szczególnie, nie ukrywam, polecam misjonarzy z Beninu, tutaj właśnie Pawła, i pozdrawiam serdecznie też Kubę, księdza Stanisława również, i tutaj wspieram ich modlitwą. I tak jak tutaj, co możemy, to wspólnymi siłami tutaj przy współpracy z panią Kasią, ze szkołami, staram się jak najbardziej tak umożliwić to, co jakby niewielkim jest darem od jednej osoby, ale summa summarum tworzy wielkie dzieło, które jest szczególną pomocą tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują właśnie tam w Afryce, w Beninie, tam gdzie posługuje ksiądz Paweł. Ale nie tylko, bo wiem, że ksiądz również bardzo aktywnie uczestniczy w działalności charytatywnej, którą prowadzimy tutaj na miejscu. Za to również księdzu serdecznie dziękuję. I wracam do księdza Pawła. Czego księdzu życzyć na tej trudnej misyjnej drodze? Tylko wytrwałości. Nie, tak poważnie to wszystko jest do zniesienia, tylko żeby Pan Bóg dał siły, wytrwałość, żeby głosić cały czas dobrą nowinę. Nie jest to łatwo, bo spotkamy się z bardzo różnymi kulturami, bardzo różnymi ludźmi z różnych regionów Afryki, nawet tutaj w Beninie, więc z każdym jest inny kontakt, każdy po prostu inaczej odbiera też to Słowo Boże, tą Ewangelię, także naszą relację, dlatego mi się wydaje, że takie słowo jak wytrwałość to jest najbardziej adekwatne. I tego księdzu z całego serca życzymy, ale jednocześnie w imieniu nas tutaj w studiu, a przede wszystkim od telewizji Starnowa TV, chcemy przekazać pozdrowienia dla całej społeczności tam, a również wszystkich misjonarzy, którzy są z księdzem tam na misjach. Dziękujemy za spotkanie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Zdrówka. Program oglądasz dzięki Galerii Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.